Siemaneczko, z tej strony Anton, witam i zapraszam na kolejny odcinek serii Hof Bergmann. Aktualnie wersja mapy, na której gramy, to wersja 1.1. Dzisiejszy odcinek, jak widzicie, rozpoczynamy wizytą w BGA. W sumie jest to moja druga wizyta dzisiaj w BGA, ponieważ wywożę kiszonkę z silosu i to już jest ostatni kurs i już więcej kiszonki nie mam. Wydawało mi się, że tutaj ta kiszonka będzie dosyć szybko przerabiana na ten biogaz, czy tam nie, w sumie nie biogaz, tylko metan, tak to się tutaj nazywa, ale to nie do końca jest prawdą. Co prawda, no ja miałem prawie 200, chyba już nie pamiętam, prawie 200 tysięcy litrów. Można by powiedzieć, no już wszystko przerobione, no ale zobaczcie, tu jest dopiero połowa przerobiona, bo tutaj w tym zbiorniku bardzo dużo się mieści. Tak więc nie ma tutaj zbyt dużego tempa, ale w sumie mi to odpowiada. Jeszcze sprawdzimy sobie, ile mamy tego metanu. Wiecie co? Pojedziemy chyba go nawet sprzedać. Tak, co prawda planowałem jakąś suszarnię odpalić, coś takiego, no ale teraz i tak mam dosyć dużo prac polowych, no bo marzec, tak więc tych prac polowych teraz będzie więcej, no więc chyba takich rzeczy nie będziemy robili, natomiast pieniądze jak najbardziej mi się przydadzą, bo za chwilę w sumie będziemy kupowali maszynę. Dobra, pyk, odłączymy sobie i będziemy mogli tutaj podłączyć tą beczkę, chyba ona jest pusta. A może jest pełna? Już nie pamiętam. Dobra, zostawimy to. Ten temat. Jak podłączymy, to będę wiedział. Wydaje mi się, że jest jednak pusta. Dobra, zresztą zaraz zobaczymy. Tak, pusta jest, dobra. Elegancko, czyli 15 tysięcy litrów. No, jakieś tutaj 1000 litrów jest około 500, nie, 450 euro od 1000. Dobra, poczekajcie. Włączę sobie tutaj zasysanie, dobra, elegancko. Zobaczcie, że to w kilogramach się sprzedaje, tak? Tutaj niby litry. Nie, a tu w metrach sześciennych, to jest jeszcze ciekawiej. Zobaczcie, jednostka tutaj metry sześcienne, a tutaj kilogramy. Więc dosyć ciekawie z tymi jednostkami jest. A w sklepie sprzedaje to na litry. To już w ogóle jest jazda. Farming jest po prostu, jeżeli chodzi o to, to jest mistrzostwo świata. Ile tutaj też chyba litry są tutaj, tak? Nawet nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Nie, tutaj chyba jest metry sześcienne. Mi się wydaje. Dobra, nieważne. Ale gdzie pojedziemy z tym? Pojedziemy z tym do stacji benzynowej, dobrze mówię? I właśnie zobaczcie, co później będę chciał kupić. Beczkę będę chciał kupić, dlatego dzisiaj mówię, że te prace polowe nie będą goniły. Tak więc będę za jakiś, nie, może w następnych odcinkach będę chciał coś z tego gazu jeszcze zrobić. Niemniej jednak teraz potrzebuję trochę czasu na prace polowe i trochę pieniędzy. Właśnie, no na tym gazie aż tak dużo nie zarobię. W sumie to nie jest gaz, tylko metan. Tak się to nazywa. 463. No dobra, nie jest to aż tak dużo. Teraz gramy już na trudnym poziomie, tak więc spoko. Dobra, elegancko, pełna beczka. No i lecimy sobie do stacji benzynowej, sprzedać to. Dostaniemy jakieś, ile to jest, 7000 powiedzmy, no to zawsze jest pieniądz. To zawsze mi wystarczy na coś tam, nie? A poza tym no jeszcze jest kilka rzeczy do sprzedania cały czas. Tutaj sprzedajemy. No, mógłbym tam pośpieszyć ze sprzedażą tego winka, ale to jest ostatnia deska ratunku. Jeżeli będzie mi brakowało pieniędzy, to po prostu od razu tam wszystko sprzedajemy i będzie gicio. Niemniej jednak na razie jeszcze nie mam takiej potrzeby, chociaż chciałbym dokupić jeszcze może ze 2 pola. Może. Ale zobaczymy, jakie one będą wielkości. To jeszcze się okaże. Dobra, teraz jadę po prostu do stacji benzynowej i tam sprzedamy ten metan. Sprzedajemy metan na stacji benzynowej, tutaj podjeżdżamy, a jeżeli chcecie zatankować, jeżeli byście nie mieli na przykład BGA, a potrzebny byłby wam metan, no to tam się po prostu podjeżdża do stacji benzynowej. Zresztą chyba na jakimś odcinku pokazywałem. O, tu jest właśnie dystrybutor i tutaj trzeba podjechać taką beczką właśnie jaką tutaj mam, chociaż jeszcze w grze jest jeszcze inna, taka większa. Dobra, ile? No tak jak dobrze obliczyłem sobie, 7000 zarobiliśmy. Nie są to jakieś wybitnie duże pieniądze, chociaż z drugiej perspektywy no to są jednak, no bo tutaj gramy na tym trudnym poziomie. Dobra, ale wydaje mi się, że chyba za kiszonkę to bym więcej zarobił. Tyle tylko, że tam jeszcze mam ten poferment. Dobra, to będzie spoko. Będzie spoko. Wreszcie będę mógł na jakiejś serii tak naprawdę poważnie nawozić tak organicznie. W tym sensie, że mam dużo gnojowicy, no i będę miał jeszcze ten poferment, tak więc to jest na duży plus. Dobra. I teraz sobie pojedziemy do sklepu od razu i zakupimy beczkę. Tylko tak, tą beczkę zostawimy sobie tutaj. Dobra, spoko. Tu sobie ją tu zostawimy. Później to na pewno dzisiaj będziemy przyjeżdżali sprzedawać różne rzeczy. To ciekawe, czy do pick-upa ją będę mógł podczepić. A, zobaczymy. Dobra, odłączymy ją. Pyk, pyk. No i lecimy do sklepu. Jeżeli chodzi o beczkę, no to miałem troszeczkę... Szukałem sobie jakieś tam beczki, bo chodziło o to, żeby generalnie beczka pasowała też do tego ciągnika i no, żeby też była w sumie fajną jakąś modyfikacją, bo standardowe te beczki, no to są takie zgrane, powiedzmy, tak, no bo co tutaj możemy mieć? Z takich mniejszych, no akurat ta w ogóle mi się nie podoba. Te Sledgehammery mi się bardzo podobają, owszem, ale one bardziej jak gdyby dla takich funkcji transportowych, a poza tym beczkę chciałbym mieć, żeby miała możliwość, nie wiem, uprawiania również, czyli mógłbym tutaj jakiś aplikator jeszcze dołączyć sobie. Tak więc to też tutaj mógłbym, ten Shouten, ale on się bardziej kojarzy z tą Pump and Hoses. Tak więc jak już będzie sobie kupować taką beczkę chciał, no to sobie kupimy naprawdę jakąś taką bardziej profesjonalną z tego dodatku. Tak więc to sobie odpuściłem, chociaż być może to będę używał. No i później mamy Farmtecha. No masz te... Trochę mi się nie podoba, szczerze mówiąc, te beczki. One mi się nie podobają, a poza tym nie można odczepić tego aplikatora. Tak więc na stałe jest. Tak więc szukałem, no już tutaj zaczynają się naprawdę duże beczki, już ciągnik musiałbym kupować nowy, co nie? Co nie? Dobrze myślę? Tak. Tak więc no zacząłem sobie szukać modyfikacji i znalazłem tutaj taką paczkę. Z tego co pamiętam, one są na ModHubie. Te beczki, jeżeli dobrze pamiętam, postaram się wrzucić wam link do tych beczek, bo wydaje mi się, one są całkiem fajne. I tutaj mamy jak gdyby 3 rodzaje tych beczek. No tam generalnie nie będę wnikał, jakie są między nimi różnice. Generalnie ja bardziej sprawdzałem, patrzyłem pod tym względem, czy mi się wizualnie podoba. Bo tutaj generalnie te inne bajery tak za bardzo tam nie działają. Co nie? Tak więc wziąłem sobie tą wersję. Wszystkie wersje mają 14 metrów sześciennych. No ale tutaj moc wymagana jest troszeczkę inna w różnych przypadkach. Wziąłem taką. No i tak, tutaj te 14 metrów sześciennych będzie powodowało, że ten ciągnik tak będzie miał troszeczkę tutaj już ciężej. Mimo tego, że do obsługi samej beczki potrzebujemy 100 koni. No i co tutaj mamy? Możemy sobie zmieniać tutaj ogumienie. I chyba wezmę sobie Michelin takie, kurcze, duże te opony. Tak mi się wydaje. Zresztą zobaczymy. Czy są jeszcze jakieś inne? Co to jest? Co tu się dodaje? Aha, nie, nie, nie. Aha! Czaję bazę. Bo tu jest jeszcze ta oś może być skrętna. Dobra. Ile to kosztuje taki bajer? 1500. Tak, weźmiemy sobie. Weźmiemy sobie. Dlaczegoż by nie? Taka fajna beczułka. Dlaczegoż by nie? No i tutaj mamy... tu mamy takie ustawienia dotyczące... z zakończenia tutaj tej rury. To jest chyba istotne, bo tu jest fajna taka animacja podłączania tej rury. I jak tutaj sobie sprawdzimy... O, dobra. Jedziemy sobie jeszcze, dorzucimy ten kogut. Ewentualnie można coś takiego zrobić. Już nie wiem, czy to jest jakaś duża różnica. Zostawię sobie to. Mam 1250. Jeszcze światło, oświetlenie. A, sobie dodamy. Tam widzicie, nie mamy nic dodatkowego. Żadnych dodatkowych kosztów nie mamy. A jeżeli to są nie white, tak? Dobra, to spoko. I teraz tak, zaczepy. Przy tych zaczepach nie wiem, czy będę teraz kombinował. Je sobie ewentualnie będę zmieniał bezpośrednio już w momencie, kiedy będę w garażu, tak? Bo takie rzeczy to ja sobie będę mógł zmieniać w garażu. Natomiast dzisiaj będę dostosował do tego, jakie końcówki będę kupował. Jakie tutaj... Jakie tutaj aplikatory? A, jeszcze jedno. Chciałbym... Tutaj jest chyba takie ramię, tak? O, właśnie. Chciałbym sobie taki bajer. Szkoda, że nie ma tego skryptu na gnojowice, jak to było w 19, kiedy tam mogliśmy podłączyć sobie te węże. To naprawdę jest fajna rzecz. Teraz aktualnie czekam właśnie na coś takiego. Na tego typu modyfikacje, bo ona mi się naprawdę podobała. Dobra, i teraz tak, z tym zaczepem standardowym, to jest tak, standardowy, a nie, to nie jest to, przepraszam, to nie jest to, tutaj standardowy i taki dłuższy, tak to jest określony. Dobra, to na razie sobie zostawimy standardowy. I w takiej konfiguracji go kupimy. No, kosztował będzie jednak ta beczka. Będzie kosztowała 68,5 tysiąca. A to jeszcze tutaj, wiecie, jeszcze do tego aplikator trzeba będzie. I dzisiaj chyba sobie... tak, wiem, co będę chciał kupić jeszcze. W sumie to wyjdziemy. I teraz tak, w kombinacjach, to jak widzicie, mogę mieć na przykład taki kultywator. Ale w tym momencie to raczej na wiosnę, na jesień by mi było potrzebne. Tutaj w sumie chyba dzisiaj nawet to sobie też zakupimy. Tylko, że to 69 tysięcy będzie kosztowało. Jeszcze się zastanowię. Natomiast mogę sobie kupić taki aplikator albo taki od 7 do 11 metrów. Natomiast tutaj mam inny aplikator. I tutaj nie ma określone, na jaką szerokość będziemy tutaj rozlewali tą gnojowicę. Więc tutaj trochę niespodziewanka jest. Dobra, to sobie zostawimy to, bo nie mam pojęcia, jaka tu jest... Nie mam gdzie w opisie, jaka szerokość robocza tego. Tak więc sobie zostawimy, a taką beleczkę, taki aplikator sobie zamontujemy. Dobra, i tutaj wybierzemy taką opcję 9 metrów i 7? A jeszcze 11 powinno być. A, dobra, jest 11. Aha, czyli to będzie takie... Już wiem jak to będzie. To będzie się tak obracało, tak? Dobra, spoko. To chyba jest tego typu różnica. Dobra, a więc kupimy sobie. Nie będzie to dużo. Kosztowało 2800. No i to tyle, chyba, jeżeli chodzi o zakupy. Jak na razie. Później ewentualnie jeszcze sobie jakąś inną przystawkę, inny aplikator dokupimy. No i teraz tak, luknijmy sobie na tą beczułkę. Widzicie, ona jest, mi się podoba, ponieważ ona jest krótka. Ona jest krótka, ale ma dosyć dużą, jak gdyby ta beczka ma dosyć dużą średnicę. Czyli pojemność tej 14 tysięcy jest ok. A ona jest krótka, tak więc spokojnie mogę manewrować na gospodarstwie. Bo ja będę tutaj generalnie operował na gospodarstwie raczej. No i z dużymi beczkami tam już będzie ciężej. Zwłaszcza odebrać gnojowice od krów. Gdzie tam mam 70 tysięcy litrów już, nie? Fajnie wygląda, całkiem fajnie. Podoba mi się. No gdyby tutaj widzicie, ma już ten stelaż, gdzie można by węże powiesić. No ale nie ma. Nie ma tej modyfikacji. Czekam na nią osobiście. Mam nadzieję, że będzie do Farming Simulator 22. Dobra, tak sobie to podłączymy. Mogę to podnieść? Dobra, mogę. Waży tak, tutaj. Dobrze ustawiam to? Dobrze. Tylko nie wiem, czy ten zaczep jest ok. Tak, powinien być ok. Tylko teraz i tak nie podłączę chyba tego. Czy jest taka możliwość, żebym podłączył to? Chyba nie. Dopiero jak ciągnik podłączę. No dobra, to sobie ciągnikiem podjedziemy i podłączymy tą beczkę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pyk, pyk, pyk. A zadowolony jestem, bo ta beczka naprawdę jest fajna. No ja tu będę dosyć dużo nawoził teraz tą gnojowicą, bo tych krów jest dosyć dużo. I gnojowicy, tak jak mówiłem, mam u samych krów mam 70 tysięcy, czy tam nawet jeszcze więcej, u świń również, a jeszcze po ferment, nie? Tak więc jak najbardziej mi gnojowica odpowiada tutaj beczka. Tego typu. Właśnie podłączymy sobie. I teraz tak, przewody, wałek, elegancko to wygląda, ciekawe czy mogę teraz podłączyć, dobra. I tu będzie chyba taka animacja się włącz tutaj podczepi, z tego co pamiętam. Ja kiedyś tą sprawdzałem, już dawno tą modyfikację. O, nie ma. Aha, Bo tutaj chyba ten wąż teraz trzeba podczepić, tak? Wow, to jeszcze fajnie jest. Elegancko, no nie, tak to mi się podoba. Co prawda nie ma tego modu na gnojowice, ale chociaż takie rzeczy się tutaj fajnie dzieją. I tutaj przewody, fajnie to wygląda. Dobra, czyli tak to wygląda. Spoko. No to lecimy sobie. Tylko tak, chyba jeszcze końcówkę trzeba będzie podnieść tutaj, z tego co mi się wydaje. Tak. Całkiem fajna beczka. No jak widzicie, jest dosyć duża. Teraz zobaczcie, jak wyłączyłem ciągnik. Zobaczcie, jak wygląda w stosunku do ciągnika. Spoko. Dobra, lecimy na gospodarstwo, bo stamtąd będziemy odbierali. Tutaj już jest troszeczkę problem. Ma skręt? Tak, ma. No to elegancko. Będzie łatwiej manewrować i cofać i tak dalej. No tak jak mówiłem, ta beczka będzie między innymi służyła. Też nie chciałem mieć jakiejś dużej beczki. Mógłbym nawet się zapożyczyć, kupić jakiś większy ciągnik, tak, jakąś większą beczkę, ale tak sobie pomyślałem, właśnie nawet tak próbowałem sobie, tylko że jak tam wjechałem na to gospodarstwo, już było ciężko. Musiałbym albo dużo cofać, albo tam ledwie co się zmieścić, albo przez oborę przejeżdżać z beczką. To też było ryzyko, że tam mogę zahaczyć. A taka mniejszą beczką to będzie idealnie. Ale w przyszłości oczywiście trzeba będzie kupić większą beczkę. No ale to dopiero w przyszłości. No właśnie, widzicie, tu jest troszeczkę jednak ciasnawo, nie? Na jakąś taką większą naprawdę beczkę. Dobra, tutaj sobie wjedziemy. Od świń to w sumie nawet można by spokojnie tu odbierać. O, ale fajnie to działa. Fajny bajer, dobra. No i tankujemy beczkę. Będzie powoli tankowana. Tak, więc w sumie ja to lubię. Lubię takie rzeczy, kiedy po prostu beczki napełniane są tak powoli, nie? Nie tam, że podjedziesz i bzyk i od razu pełna beczka. Tylko tutaj troszeczkę sobie posiedzimy. Tak, więc spoko. Ile mamy tutaj tej gnojowicy? Bo tej gnojowicy mamy jakieś naprawdę duże rzeczy. Widzicie, 74 tysiące litrów, tak więc naprawdę na dosyć wysokim poziomie będzie można nawozić. To jest u krów. U świń generalnie można by spokojnie nawet większą beczką odbierać. Chociaż nie, tak, bo tam jest, że trzeba cofnąć. Tak więc u świń tak. No i w przyszłości kiedyś będę miał taką większą beczkę, na pewno, tutaj na tej serii, ale to dopiero w przyszłości, jak będę miał tą dużą oborę, wiecie tam, która jest taka duża obora, to wtedy tam będzie chyba łatwiej odebrać tą gnojowicę. Aha, jeszcze chciałbym zobaczyć, czy tu jest pokazane, ile mam tego pofermentu. W sumie to by było dobrze jeszcze, żeby wiedzieć, tego pofermentu tam chyba dużo nie ma. Gdzie jest to w ogóle? Ja cię kręcę, ile tu jest tych łańcuchów na tej mapie, jest jakieś szaleństwo. Czekajcie, tutaj mieszalnik pasz, produkcja kiszonki, to nie, suszarnia, słodownia, biogazownia, dobra, kompost, no to w sumie na jedną beczkę mi wystarczy i tak naprawdę dużo nie ma. W międzyczasie 58 litrów się zrobiło, a tutaj dalej leci ta gnojowica i to mi się podoba, że to jednak dosyć dużo czasu. Ja lubię autentycznie, lubię na przykład coś takiego, ostatnimi czasy zwróciłem uwagę, że jak szybko się coś tam napełnia, jak się szybko coś opróżnia, na przykład kombajn, nie? Na przykład jak bizon wysypuje zboże, no to wiecie, no on tam generalnie szybko tego nie zrobi. I to mi się podoba. Niektóre bizony tak szybko wysypują, no tak nie jest fajne, a niektóre właśnie tak powoli. Tak samo i ta beczka. Ona też sobie powolutku. Podejrzewam właśnie, że tamte inne beczki, one po prostu szybciej nalewają. Chyba. Jest coś takiego, że tamten system chyba pozwala, że jest szybciej zaciągana ta beczka. Tutaj nie wiem, czy to się podświetla? Albo mi się po prostu w oczach coś podświetliło, ale tutaj jak gdyby ten przycisk... Fajnie by było, gdybyś można tutaj jeszcze z zewnątrz różnymi ciekawymi rzeczami tutaj sterować. No to już by było naprawdę pysznie. No ale... Chyba w Giants takich rzeczy raczej nie ogarniemy zbyt szybko. Dobra, podnieśmy sobie te ramię. O, pamiętacie w 17 jak było fajnie rozwiązane tankowanie gnojowicy? Nie wiem, czy pamiętacie. Tam to było mistrzostwo świata. Była specjalna taka maszyna. Była taka specjalna pompa. Ponieważ trygier był jak gdyby w zbiorniku, tak więc żadna taka standardowa pompa nie działała w ogóle. Nie była w stanie zaciągnąć gnojowicy. Tylko taka pompa, która była jako modyfikacja do tej mapy. Pamiętam, to były naprawdę fajne rzeczy. Naprawdę bardzo fajny pomysł. I teraz tak. Czy ja będę chciał nawozić trawę? W sumie fajnie by było nawozić trawę, tylko że co? Wygniatamy trawę. Tak, tutaj na tej mapie wygniatamy trawę. Dobrze mówię? Tak, wygniatamy. No i tutaj ona jest niby gotowa do zbioru, ale mało nawieziona jest. Spóźniłem się, tak? To trzeba byłoby w lutym nawozić jeszcze. Dobra, tak więc to sobie odpuścimy. Pierwszy pokos będzie bida wersja. Ale tutaj miał być chyba taki bidny pierwszy. O kurczę, tu ciężko się zebrać. Tutaj kurczę, pod górkę stanęłem. Dobra, tak więc polecimy sobie najpierw na pole, na którym najprawdopodobniej jeszcze nawet dzisiaj zasieję sobie tutaj owies. Tak, owies sobie zasieję, bo to wiosną, dlaczegożby nie? Tutaj była, w tamtym roku była trawa i tutaj jest, no, zero azotu. Tu było wapnowane, spoko, było wszystko elegancko. No i tutaj dosyć dużo, dam dosyć dużą dawkę i sobie to sobie nawet, nie wiem, czy automatycznie? Nie. Dobra, to sobie... Patrzcie, jak podnosimy to, tą dawkę. Nie wiem, dlaczego się od razu tutaj mi obroty włączyły, podskoczyły, nie wiem. Tu jeszcze? Aha, już wiem, o co chodzi. Ponieważ do K jest też przypisany klawisz, którym steruje się tym ramieniem. Zobaczcie. Widzicie? Pyk, pyk. Jak podnoszę sobie tutaj tą dawkę, to po prostu więcej jest. Dobra, to już czaję bazy. I cały sekret się wydał. Dobra, okej. Ale ile tej gnojowicy tutaj wejdzie? 30 metrów? O nie, tu już jest dużo. Tu już jest za dużo. O, zdecydowanie za dużo. W sumie do takiego proponowanego może właśnie 20 metrów, zobaczymy, czy będzie 20 metrów, idealnie. Dobra, 20 metrów na hektar sobie strzelimy i od razu sobie tu ustawimy automat. 11 metrów to ma, tak, ten sprzęcik, tak więc zaraz zobaczymy, a to jest jednak dosyć wydajne. Dobra, zobaczymy, no i sobie ustawimy i będziemy powoli lecieć, czyli dobra, wszystko jest ok, palimy. No i właśnie, o to mi chodziło, że właśnie w taki sposób jest tutaj teraz aplikowana ta gnojowica. No i spokojnie. Ile tutaj? 13? Nie, chyba 17 na godzinę maksymalnie można jechać. Teraz jadę 16, tak? Dobra. Spoko. Fajnie nawet to wygląda. No i wreszcie się cieszę, że mogę naprawdę tak... na jakiejś tam jednej z moich serii tak naprawdę poważnie zacząć nawozić organicznie. No bo na żadnej jeszcze serii, mimo tego, że albo gdzieś na jakichś innych mapach, gdzie gram na rolnictwie precyzyjnym, to tam nie za bardzo mam w ogóle jak. No nie ma za bardzo, jakby powiedzieć, nie ma możliwości, tak? Bo produkcja zwierzęca na przykład na Elm Creek dopiero się rozpędza. Tak więc, no tam już też obornik nawoziłem, obornikiem, no ale tam są i o wiele więcej pól, tak więc takie jakieś dawki jak tutaj na przykład 20 metrów sześciennych gnojowicy, no to tam chyba raczej się nie zdarzają. Nie ma takiej opcji, bo po prostu tam za mało jest tej gnojowicy. No i tutaj podejrzewam, że spokojnie będę w stanie na przykład na jesień nawozić właśnie gnojowicą. Aha, mało tego, nie wiem, czy wiecie, ale na tej mapie nie ma standardowych takich nawozów do kupienia, czyli na przykład w paletach, nie? Tak więc trochę inaczej to wygląda i się zastanawiam, czy te nawozy w big bagach, to one nie są czasami droższe. Takie, żeby tutaj właśnie chodziło o to, żeby po prostu sobie tutaj więcej gnojowicą nawozić i w sposób naturalny. Na tej mapie też mamy możliwość nawożenia kompostem. Rolnictwo precyzyjne też jest przystosowane do tego kompostu, tak więc dlaczego żeby nie? Jak najbardziej. Zresztą zaraz to sprawdzę, włączę sobie tutaj tempomacik i szybko luknę sobie, czy dobrze pamiętam, tak, włączyłem sobie tempomat, czy dobrze pamiętam, że tu rzeczywiście nie ma, w ogóle chyba nie ma, tak, zobaczcie, palety, nie ma tych, chyba nawozów w ogóle nie ma. Nie, tutaj jest nawóz. Jest nawóz płynny i taki. Ale w tych zwykłych takich paletach nie ma. Ale to nie wiem, czy to jest jakieś bardziej opłacalne, czy też nie. W sumie fajnie by było, gdyby była tam taka mapa, gdzie te nawozy są naprawdę drogie. I wtedy byście no, mieli taką presję, żeby naprawdę używać oborni, gnojowice i tak dalej. Bo na przykład sztuczne te nawozy mineralne, one by były po prostu drogie, nie? Bo tak to moim zdaniem w farmingu one są zbyt tanie i w związku z tym ludzie jak nawożą najczęściej, to tylko tak, że o, wizualnie fajnie, że gnojowice sobie rozwozimy i tak dalej, ale szczerze mówiąc, jeżeli macie zrobić szybko jakąś robotę, to od razu rozsiewacz i poszedł, nie? Bo ten nawóz nie jest drogi, nawet jak gramy na trudnych poziomach, to w sumie niekoniecznie jest jakimś tam dużym problemem nawozić tylko i wyłącznie tymi sztucznymi nawozami, tak, mineralnymi, ponieważ no, ich cena nie jest aż taka duża i tutaj nie kierujemy się to, że na przykład oszczędzimy i tak dalej. Dobra, pysznie, a zwłaszcza teraz są, przecież te nawozy są takie drogie. Dobra, i to jest dobry pomysł tutaj. Zobaczcie, na tej jednej beczce, no i też fajnie, zobaczcie, że jest ta oś skrętna, to też na tych mniejszych polach łatwiej się nawraca, dlatego ja nie muszę tutaj objeżdżać pola dookoła, tylko sobie jeżdżę od początku do końca, bo nawet na tych tutaj na tych uwrociach, gdzie tutaj widzicie zaraz jakieś drzewa stoją czy coś takiego, to ja spokojnie się tutaj uda mi nawrócić, nie? W sumie fajna beczka, spodobała mi się. Jeszcze tutaj zainwestujemy kilka rzeczy. Zresztą za chwilę podejrzewam, bo my mamy tej gnojowicy, ja pojadę nawieźć jęczmień, który kupiłem, pole jęczmienia. Chociaż tam było już nawożone raz. Tam było już, tam właśnie, tam nawoziłem, tak, tam nawoziłem, zaraz po zakupie. Ach, to nie był najlepszy pomysł. A w sumie, wiecie co? Pojedziemy sobie... Nie, dobrze, nie będziemy tutaj nic zmieniali, jak gdyby scenariusza. Lecimy z tą gnojowicą od krów, bo tutaj jest najwięcej. Jeżeli chodzi o świnie, to chyba... łatwiej byłoby tankować. Czekajcie, nie wjechałem tutaj, gdzie powinienem. Cofnijmy. Tutaj wjedźmy. W sumie ten poferment sobie zostawię. Ja sobie będę go tak trzymał, aż kiedyś, kiedy będę kupował już dużą beczkę, to wtedy polecimy sobie tym pofermentem. Bo i też obornika mam, tak więc nie jest tak źle. I kompost można robić, co na tej mapie jest naprawdę dużym plusem. Dobra, jak to się opuszcza tutaj? O właśnie, teraz to ramię działa. Dobrze, elegancko, lecimy z tym, uzupełniamy i lecimy tam, gdzie mamy, co mamy zrobić, a ja w międzyczasie sobie jeszcze luknę, jak to są te poziomy nawożenia. Tak, to jest pH, no tutaj nie jest źle właśnie, to o czym mówiłem tutaj, nie jest źle. Ewentualnie na pszenicę sobie polecimy, o, na pszenicę. Minusem tego nawożenia, tej beczki jest to, jak widzicie, już poznaliście o co chodzi, jest to, że ona nie ma sensora. Nie ma sensora dla rolnictwa precyzyjnego, no ale to jak gdyby dużym problemem nie jest, bo ja zawsze ostatnie nawożenie robię mineralne, tak? Tak więc wtedy sobie można to wyrównać. Widzicie te paski, jakie są? No nie ma tego sensora, a gnojowica nie jest jednorodna jako produkt, to takie paski będą tutaj po prostu generowane i tyle, nie? I nic z tym nie zrobimy. No chyba, żeby tutaj była jakaś aktualizacja tego, a może to jest jakaś... Nie, chociaż pobrałem to z ModHubu, tam nie było aktualizacji. Fajnie, gdyby była jeszcze aktualizacja tej beczki i był sensor dla rolnictwa precyzyjnego, to by było jeszcze elegancko, bo tak to widzicie, co się tam dzieje, nie? Po prostu brak tego sensora powoduje, że nawet jak sobie ustawicie ręczne nawożenie, no to są później takie paski, tutaj takie nieciekawie to wygląda, nie? Z racji tego, że, no tak jak powiedziałem, gnojowica jest niejednorodna, czyli zawartość tego azotu jest niejednorodna, i po prostu my sobie tylko ustawiamy tutaj dawkę w tym sensie, że ilość metrów sześciennych na hektar, a ta gnojowica może, tak jak mówiłem, niekoniecznie mieć ileś tam 7% czy tam 5%, tam się może wahać. No i w związku z tym, jak zawozimy na tą gnojowicę na pole, no to nigdy nie wiemy, ile tego azotu tam pójdzie, dlatego jak mamy ten czujnik, no to on właśnie bada w locie, jak gdyby, jaką ma poziom tej gnojowicy, jaki poziom azotu tam jest, no i odpowiednio sobie tam zwiększa albo zmniejsza dawkowanie, żeby jak gdyby bardziej wtedy ustawiamy ilość azotu na hektar, a nie ilość gnojowicy, tak jak w tym przypadku, no bo nie mamy tutaj możliwości, nie mamy tego sensora, tak więc ustawiamy tutaj ilość gnojowicy na hektar, a nie ilość azotu na hektar. Kurczę, o, właśnie zapomniałem podnieść tej łapy. Znaczy ja tu mówię łapa, ale to jest, wiecie, no, zapodajnik do gnojowicy. Dobra, i lecimy sobie z rozlewaniem tej gnojowicy na polu i tam za chwilę, jak tylko to... Dzisiaj jeszcze w sumie chciałbym zacząć tam siać, ale dopiero jest godzina 10, więc spokojnie ogarniemy to. Jak tutaj nawiozę, to zaraz w sobie chyba dokupię sobie jeszcze tą przystawkę. Gdzie ja tutaj skończyłem? Dobra, widzę, te ślady są. Jedziemy. Tutaj fajnie, bo chwasty rosną, to widać, gdzie skończyliśmy. Dobra, pyk. Dobra, spoko, stój. Łączmy sobie od razu ścieżkę. No i możemy kontynuować. No więc dzisiaj jeszcze rzepak nawiozę też, bo rzepak jest w pierwszej... Nie będę mógł trawy nawieźć, bo widzieliście, że tam się wygniata, ponieważ ona już jest gotowa do zbioru, jak gdyby. Na tej mapie tak jest, że w marcu ona już ma pierwszy etap gotowości do zbioru. No i już na takie pole nieprzygotowanymi oponami, że się tak wyrażę, no to nie można wjeżdżać, bo zaczynamy wygniatać. I to mi się podoba na tej mapie. W ogóle na Hof Bergmann w 19 też była wygniatana trawa i mi to odpowiada. W tym sensie, że chyba nawet na 19 było tak, że było coś takiego, że poziom się cofał, jak gdyby pierwsza faza, czy tam druga faza wzrostu, jak przejechałeś, to tam, gdzie przejechałeś, to była pierwsza faza wzrostu. Chyba był taki nawet myk. Zresztą mi się wydaje, że w 19 na początku to w ogóle gra jako taką miała taki bajer, tylko później gdzieś tam chyba znikło, z tego co mi się wydaje. Ale mogę się mylić. Dobra, ja będę kończył ten odcinek. Powiem wam, że fajna zabawa z nawożeniem tutaj się szykuje. Beczka moim zdaniem całkiem fajna. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o moim wyborze, bo mi się wydaje, że to jest naprawdę świetna. Nieduża, tak jak mówiłem. Na te mniejsze pola, to takie jakie teraz mam, jest idealna. I to, żeby tam sobie wjechać na gospodarstwo, zwłaszcza do krów, no to też jest duża, fajna rzecz, bo jakąś taką dużą beczką to tam naprawdę będzie ciężko. I podejrzewam, ta beczka mała, ona tutaj zostanie, nawet gdy kiedyś w przyszłości, nawet gdybym kupił jakąś taką większą, no chyba, że będę miał taką mniejszą beczkę do przewożenia do tego zbiornika, który tutaj jest. No ale najpierw musiałbym kupić ten zbiornik i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Pozdrawiam, Anton.